Dzień dobry kochani. Dzisiaj zapraszam Was na wspólne pogaduchy na temat minimalizmu. To jest temat, który jest ostatnio bardzo popularny na YouTubie. Pojawia się mnóstwo filmów o tej tematyce i ja też chciałabym powiedzieć, co o tym myślę i może odpowiedzieć na takie pytanie, czy jestem minimalistką. Więc dzisiaj, żeby zrobić trochę kontrast do tego, o czym będę mówić, postanowiłam, że zainspiruję się lookiem, który zrobiła Nicola. Nie wypowiem jej nazwiska, ale to jest główna aktorka sezonu trzeciego Bridgertonów. Ona gra Penelope. Ona na filmie Vogue Get Ready With Me zrobiła taki fajny look na czerwony dywan. Chciałabym teraz to odtworzyć. Będą czerwone usta, złote powieki i przez to też mam włosy na wałek, żeby włosy pasowały do makijażu. Zanim jeszcze zacznę się malować, to powiem Wam, że to jest skandal, że Netflix kazał czekać na miesiąc na nowe odcinki Bridgertonów. Gdy trzeba czekać tydzień, jeszcze dam radę przeżyć, bo to w sumie nie jest tak długo. Ale miesiąc, ja już kompletnie zapomniałam, o czym była pierwsza część. To było zdecydowanie za długo. Proszę Netflix, nie rób nam tego więcej. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to Netflix zapowiedział już kolejny sezon Bridgertonów na przyszły rok, więc będziemy czekać. Okej, dobra, biorę się za malowanie. Zrobiłam sobie już pielęgnację, nałożyłam dużo kremu nawilżającego, poczekałam też trochę, żeby to mi się wchłonęło, jakiś tutaj włos mi się przykleił. No. Okej, dobra, ściągam okulary. I zacznę od nałożenia podkładu. Ale może jednak nie podkład na początek, tylko primer. Tutaj mam primer z Vibo Keep It Perfect Primer i do tego mam z tej samej serii podkład, więc użyję tego duetu, bo dzisiaj malujemy się na czerwony dywan, na jakąś galę, więc chciałabym, żeby ten makijaż długo się trzymał i ładnie wyglądał na zdjęciach. Tak mówię, że maluję się na galę, a w rzeczywistości będę w domu i oglądała seriale, więc okej, nakładam trochę primera. Będę patrzyła tutaj w bok, bo mam z boku lusterko i nie widzę zbyt dobrze bez okularów. I teraz przechodzę do podkładu Vibo Forever Better Skin. I ja mam go w odcieniu numer 3 Natural. Ten numer 3 jest troszkę dla mnie za ciemny, ale jest lato, więc myślę, że jakoś lepiej się to dopasuje. I zacznę od tego, że minimalizm zawsze kojarzył mi się z takimi pustymi domami w stylu Kim Kardashian, albo posiadaniem jednej pary spodni, jednej bluzki, jednej pary butów, no z takimi zupełnymi skrajnościami, ale od pewnego czasu na YouTubie zaczęło mi się wyświetlać dużo filmów w tej tematyce i odkryłam też takie inne strony. I szczególnie zaciekawiła mnie tematyka odgracania mieszkania, tych rzeczy już nie kupuję. I właśnie oglądanie takich filmów skłoniło mnie do zastanowienia się do tego, jak wygląda moja przestrzeń, czy ja nie kupuję zbyt dużo, czy może mam więcej niż potrzebuję. Minimalizm, ogólnie rzecz biorąc, to jest filozofia życiowa, która powinna obejmować wszystkie aspekty naszego życia. To nie tylko rzeczy, to też dążenia, wymagania i do tego jest mi daleko, bo myślę, że nie potrafię być do końca minimalistką we wszystkim, ale takie pozbywanie się rzeczy, przebywanie w niezagraconej przestrzeni, to jest to, co bardzo do mnie przemawia.
Cieszę się, że właśnie takie filmy do mnie trafiły, bo to też motywuje mnie do tego, żeby regularnie przeglądać przedmioty, które posiadam. Tak naprawdę używamy bardzo mały procent z tego, co posiadamy, i nie warto jest mieć dużo, dużo ubrań, dużo przedmiotów, bo to też zabiera nasz czas. O wszystko, co mamy, trzeba dbać. Nakładam puder Varieté Ultra Finishing Translucent Loose Powder z Eveline. O, ma taką uroczą gąbeczkę z kokardką. Ale ta gąbeczka jest bardzo niepraktyczna, tak mi się wydaje, ale z drugiej strony, przez to, że jest włochata, można nałożyć więcej tego pudru i to bardziej tak się. I to tak bardziej wchodzi w skórę. Także nasypię sobie tego trochę. I teraz to wszystko rozprowadzę dużym pędzlem. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie ma u siebie dużej szafy albo chociaż szuflady wstydu, w której jest wszystko i nic. Rzeczy upychane są tam latami. I taką szafę strach otworzyć, zwłaszcza gdy są goście. Ja mam u siebie taką szufladę i też, a nawet może kilka szuflad, i też taką dużą szafę komandora w korytarzu, do którego zaglądam tylko, kiedy muszę wyciągnąć kurtkę. I właśnie bardzo trudno jest zabrać się za odkręcanie właśnie takiej szafy, bo to jest dla nas przytłaczające. Dużo rzeczy, które gromadzimy latami w takiej szafie, szufladzie, zapewne wywołuje w nas jakieś sentymenty, emocje i często nie jesteśmy gotowi, żeby zmierzyć się właśnie z tymi przeżyciami na nowo. I to jest znacznie trudniejsze niż takie zero-jedynkowe decyzje, czy jakiś przedmiot zostawić, czy wyrzucić, bo musimy wziąć, nie wiem, na przykład taki zeszyt z podstawówki, przejrzeć, co tam jest w środku, przeżyć to jeszcze raz. I trudno jest rozstać się z takimi rzeczami i przez to odgracanie i droga do minimalizmu jest bardzo czasochłonna i nie jest łatwa. I takie pozbywanie się emocjonalnych rzeczy jest dla nas bardzo trudne, bo to wywołuje w nas wspomnienia, nie tylko te dobre, ale również takie bolesne i nieprzyjemne, takie, które wzbudzają w nas takie dreszcze. I warto sobie w takich momentach zadać pytanie, czy wspominanie bólu jest nam do czegokolwiek potrzebne, czy warto jest mieć przedmioty, które nie wywołują dobrych wspomnień. I tutaj przychodzi mi na myśl Marie Kondo. Książki nie czytałam, ale według jej filozofii magia sprzątania, ona zachęca do tego, żeby brać przedmiot do ręki i zadawać sobie pytanie, czy to wywołuje we mnie radość. Jeżeli tak, taki przedmiot zostawiamy, a jeżeli nie, to pozbywamy się go. I przechodzę teraz do powiek. Mam paletkę zmalowanej i będę używać tego złotego cienia, który tutaj jest. Rozświetlacz do twarzy. To jest rozświetlacz z założenia, ale ja go użyję jako cienia i myślę, że fajnie będzie mi dawał taką złotą powłokę na powiece. I do nałożenia cienia będę używała palca. Myślę, że palce są najlepszym narzędziem do nakładania cieni na powiekę. Wracając do minimalizmu i wspomnień i trudnych emocji, łatwo jest mówić, że nie warto jest przywiązywać się do przedmiotów i tak tego nie rozkminiać. Ale to niestety nie jest dla wszystkich takie oczywiste i dużo osób ma z tym problem. Niektóre przedmioty nas blokują, czujemy wewnętrzny ból, nie chcemy się czegoś pozbywać. Ale w takich sytuacjach warto jest sobie przypomnieć, że to my mamy kontrolę i można się z czasem tego nauczyć.
zacząć powoli, regularnie i z czasem pozbywanie się nadmiaru przychodzi nam coraz łatwiej. No i patrząc na to obiektywnie, pozbywanie się gratów zawsze przynosi nam coś dobrego. Nie polecam zaczynać z grubej rury, bo to może nas szybko przytłoczyć, możemy stracić kompletnie motywację i jeszcze zostać z większym bałaganem niż zaczęliśmy. Ja zaczynam półka po półce, powoli, daję sobie na to czas, powoli, ale do przodu. Jak już wyrzucanie zacznie przychodzić nam z łatwością, to można się w łatwy sposób zapędzić i wyrzucić coś, czego potrzebujemy. To już mi się też zdarzyło. Także dziewczyny i chłopaki, warto podjąć wyzwanie i zacząć odgracanie. Tak mi się robi. Bo rzeczy, które nas otaczają, często nie są nam potrzebne, zalegają od lat, zajmują tylko przestrzeń i tak naprawdę nie bierzemy ich do ręki, do niczego nam nie służą, no i nie są nam potrzebne. Nasz dom nie zasługuje na to, żeby być magazynem niepotrzebnych rzeczy. Według mnie nasz dom powinien być miejscem pełnym miłości, którą okazujemy bliskim i sobie. Chcę, żeby mój dom mnie inspirował, żeby mi się tutaj dobrze spędzało czas, żebym odpoczywała, a nie żeby mnie to miejsce przytłaczało. Wracam po przerwie, bo musiałam zjeść obiad. Polecam Bób z koperkiem i z masełkiem. Mwah, pierwsza klasa. Zrobię sobie kreski, używając tego bronzera. Mogłabym wziąć brązowy cień z paletki, ale teraz nie chce mi się szukać paletki, a to mam pod ręką. Więc nałożę sobie trochę bronzera na kośny mały pędzelek i zrobię kreski takie, żeby były bardzo lekkie. Już teraz nie pamiętam, czy Nicole w swoim makijażu robiła kreski, ale mi wydaje się, że czegoś tutaj brakuje i kreski by ładnie podkreśliły moje oczy. Poczekajcie chwilę. Ok, wygrzebałam moją ulubioną paletkę z brązowymi cieniami Eveline Bern All in One i tutaj mam taki zestaw brązowych cieni. I te cienie są świetne, one ładnie oddają swój kolor. Są dobrze napigmentowane. Tutaj mam dwie paletki, bo ta jedna ma lusterko. I spróbuję sobie zrobić taką lekką kreskę. Wsadziłam sobie pędzelek do oka. No cóż, te kreski nie idą za dobrze, ale na razie je tak zostawię, poprawię je później. I teraz przejdę do maskary. Nicole mówiła, że ona lubi bardzo dużo cienia na rzęsach, bardzo dużo tuszu na rzęsach, więc ja też nałożę kilka warstw, żeby te rzęsy były bardzo mocno podkreślone. Chcę Wam powiedzieć, że życie idzie do przodu i te dżinsy, które pasowały na Was w liceum, nie muszą pasować 5 lat później, więc po co je trzymać w szafie? Życie idzie do przodu i zmienia się i zmieniamy się też my, nasze figury, więc dlaczego nie odsprzedać tego na Vinted, oddać młodszej siostrze albo komuś innemu. Samo planowanie zrobienia porządku, odgracenia czegoś nie powinno kończyć się na tylko planach, tylko trzeba podjąć konkretną akcję. Podjąć decyzję, tak, dzisiaj jest ten dzień, w którym zrobię porządek w kosmetykach. Tak, dzisiaj jest ten dzień i wyrzucę przeterminowane leki. Tak, dzisiaj jest ten dzień, w którym wyrzucę przeterminowane leki. Samo oglądanie filmików o minimalizmie i oglądanie filmów o tym, jak się sprząta Clean With Me, niestety nie posprząta u Was. Trzeba tą motywację przelać na rzeczywistość i wziąć się za porządki u siebie. Ostatnio robiłam porządki w swojej szafie. Wymieniałam garderobę zimową na letnią i
Okazało się, że to były super zakupy we własnej szafie. Znalazłam dużo bluzek, o których kompletnie zapomniałam. Ja robię taki przegląd w szafie 2 razy do roku i mam swoje ubrania podzielone na zimowe i letnie. Latem zimowe są w workach próżniowych, a zimą te letnie. I u mnie to się fajnie sprawdza. To, co już mi się nie podoba, albo jest już zużyte, jakieś dziurawe, wyrzucam, a to, co jeszcze jest fajne i myślę, że mogłabym to odsprzedać, to wystawiam na Vinted. Nakładam teraz drugą warstwę tuszu. Pozbywanie się rzeczy powinno dziać się też w tle naszej codzienności. I bardzo bym chciała w sobie wyrobić więcej takich regularnych nawyków, tak jak z garderobą, żeby na bieżąco przeglądać szafki i robić porządki, bo taki regularny przegląd i pozbycie się nadmiarowych przedmiotów bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie, bo na przykład łatwiej jest zabrać się za ugotowanie posiłku, jak mamy już umyte naczynia. Łatwiej jest wziąć się za pracę, gdy pokój jest posprzątany. Mówimy tutaj o przedmiotach, ale to nie są tylko takie przedmioty jak dekoracje, ale też również jakieś różne papierki, paragony. To często nam zalega, gdzieś wala się po kątach, w torebkach, a to już jest nam kompletnie niepotrzebne. Tak na ten moment wyglądają moje oczy. Nie zwracajcie uwagi na cień, bo to jeszcze poprawię patyczkiem. Teraz zrobię róż. Nicola używała dużo różu z Charlotte Tilbury. Ja niestety czegoś takiego nie posiadam. Nie mam też różu w płynie ani w sztywcie, więc wykorzystam zwykłą różową pomadkę. Już teraz nie pamiętam, z jakiej ona jest firmy. I nakładam sobie tą pomadkę na poliki i teraz rozklepuję ją. Trzeba trochę się naklepać i trochę popracować, bo zależy mi na tym, żeby ten efekt był naturalny i też pomadka łatwiej się rozprowadza, gdy się trochę rozgrzeje na skórze. Mam nadzieję, że nie przesadziłam z ilością tego różu. Nie pamiętam, żeby Nicola używała jakiegokolwiek bronzera, więc ja też nie będę używać. Ale za to w jej makijażu było dużo rozświetlenia, więc ja też sobie rozświetlę. Tutaj mam rozświetlacz z Eveline Glow & Go. I nałożę to na szczyt policzku. Ja tutaj u siebie w lusterku widzę, że mam dosyć dużo tego różu, a w kamerze tego aż tak nie widać. Dzisiaj też mam takie trudne światło, bo zanosi się na padanie i na burzę. No, niebo jest całe białe, pokryte chmurami. I takie proste, codzienne porządki, odgracanie bardzo ułatwia życie. I ja cały czas pracuję nad takimi codziennymi porządkami, nad tym, żeby sprzątać regularnie. I takim moim sposobem na umilenie sobie tego czasu jest włączenie jakiejś playlisty z żywą muzyką, z jakimiś piosenkami, które lubię i wtedy łączę przyjemne z pożytecznym, sprzątam i tańczę w tym samym czasie, więc to naprawdę umila czas i nie czuję, że muszę sprzątać, tylko to sprzątanie jest takim efektem ubocznym. Łączę przyjemne z pożytecznym, nie marnuję czasu i przy okazji dobrze się bawię. Jest też takie powiedzenie, że porządek w głowie to porządek w domu. Jesteśmy tym, czym się otaczamy. Lubię kierować się zasadą memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Nie chcę być zapamiętana jako osoba, która zostawiła za sobą ogrom rzeczy, które dla innych nie mają zupełnego znaczenia i będą musiały się zastanawiać, co z tym zrobić, gdzie to wyrzucić. I teraz przechodzę do ust i tutaj usta odgrywają duże znaczenie, bo będą w czerwonym, intensywnym kolorze.
Ja mam kredkę 25 Red Passion z Eveline i bardzo lubię to połączenie właśnie z tą pomadką. To jest matowa pomadka z Astora, lakier do ust 225 Ready to Style. Teraz nie będę mówić, bo to wymaga ode mnie dużego skupienia, żeby sobie namalować ładny kontur. Ja konturówką lubię sobie robić trochę większe usta niż mam, czyli wyjeżdżam delikatnie poza moją naturalną linię ust i też wyrównuję górną linię, bo mam nierówne, bo te połówki tutaj mam nieasymetryczne, więc staram się jak najbardziej to zniwelować. Przepraszam Was, że dzisiaj ten makijaż jest taki chaotyczny. O matko. O. Wzięłam patyczki. Jeszcze zanim skończę tutaj wszystko, poszłam po patyczki i teraz spróbuję sobie tutaj wyczyścić dolną powiekę i ładnie wyrównać eyeliner. Oczyścić wszystko, co opadło. I ja do Krakowa przeprowadziłam się z jedną walizką. Jedną taką dużą walizką i patrząc z perspektywy czasu nagromadziłam tyle rzeczy, że gdybym musiała się teraz przeprowadzać, to pewnie by trzeba było wynająć całego tira i to mnie przeraża, bo aż ciężko uwierzyć, że tyle kupuję. I to sprowadza mnie do takich wniosków, że najlepszym bodźcem do przeprowadzenia takiego gruntownego odgracania jest przeprowadzka. Bo wtedy możemy zabrać ze sobą ograniczoną ilość rzeczy, nie chcemy, żeby było tego za dużo i trzeba wszystko przejrzeć, no i się zapakować, więc ważne, żeby to się zmieściło, to co zabieramy, żeby miało znaczenie, żeby nam służyło. I z tego wszystkiego, z tego gadania zapomniałam użyć korektora. No ale trudno. Mam trochę worki pod oczami, ale niech sobie dzisiaj będą. Gdy coś posiadasz, to poświęcasz temu swój czas i uwagę. I kierujesz energię na porządkowanie i organizację. Odgracanie oczyszcza nie tylko dom, ale też i naszą głowę. Może nam się wydawać, że potrzebujemy tego nowego wazonu z Pepco, albo nowej poszewki na poduszkę, albo jakiejś dekoracji na święta wielkanocne. Ale tak naprawdę do szczęścia potrzebne jest nam dużo mniej niż nam się wydaje. Wszyscy musimy sprzątać i dbać o to, co mamy. Gdy zminimalizujemy ilość, to ilość sprzątania również się zmniejszy. To wydaje się być taką błahostką, ale to ma realny wpływ na nasze życie i na to, jak spędzamy swój czas. Makijaż mam już w całości skończony, więc rozwinę sobie teraz włosy. I odpowiadając na pytanie, czy jestem minimalistką, to uważam, że nie. Jest jeszcze przede mną długa droga. Dla mnie nie chodzi tutaj tylko o ilość rzeczy, tylko o to, że odgracanie i porządkowanie działa jak najlepsza terapia. I chciałabym tutaj z mojej strony dać Wam takie wsparcie, że nie jesteście w tym sami. Odgracanie i droga do minimalizmu nie jest łatwa. Nie namawiam Was też do tego, żeby nagle popadać w skrajności i przestać kupować albo wyrzucić wszystko, co posiadamy, tylko chciałabym Was tak zmotywować do refleksji nad tym, jak wygląda Wasz dom, jak często sprzątacie, czy miejsce, w którym mieszkacie, Was przytłacza. Jeżeli tak jest, to warto to zmienić i warto zacząć
pozbywać się niepotrzebnych rzeczy, bo gdy już to zrobimy, to będzie można w końcu odetchnąć pełną piersią. Odgracanie jest jak rozpoczęcie nowego rozdziału i poczuć się tak lekko w naszej przestrzeni. Tak prezentuje się mój skończony makijaż. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy podoba mi się w takiej wersji eleganckiej z czerwonymi ustami. Dziękuję Wam bardzo za wspólne pogaduchy, za spędzenie ze mną tego czasu. Nie zapomnijcie o kciukach w górę, subskrypcji i do zobaczenia wkrótce.